Jeżeli szukasz sposobu, jak usunąć ikonki aplikacji, których nie potrzebujesz na swoim Galaxy Watch systemem Wear OS, to dobrze trafiłeś, bo właśnie w tym materiale pokażę Ci, jak to zrobić. Do przeprowadzenia tego procesu musisz być w zasięgu sieci Wi-Fi, musisz również pobrać ze sklepu Play aplikację Bagiaga na swój telefon. Następnie na zegarku wyłącz Bluetooth i upewnij się, że Galaxy Watch oraz Twój smartfon są połączone z tą samą siecią Wi-Fi. Teraz na zegarku musisz włączyć opcję programisty, więc przejdź do ustawień i przewiń do samego dołu i kliknij w zakładkę o zegarku. Następnie przejdź do informacji o oprogramowaniu i kliknij 5 razy wersję oprogramowania, aż zauważysz, że tryb programisty został włączony. Teraz wróć do ustawień i na samym dole zauważysz, że pojawiła się zakładka opcje programisty. Przejdź do niej, a następnie włącz opcję debugowanie ADB oraz debuguj przez Wi-Fi. I poniżej wyświetli się Tobie Twój adres IP zegarka. Teraz na smartfonie włącz aplikację Bagiaga, kliknij w ikonkę wtyczki, wprowadź adres IP, który wyświetlił się Tobie na Galaxy Watch i kliknij Connect. Na Galaxy Watch pojawi się komunikat o potwierdzeniu połączenia aplikacji z zegarkiem, więc kliknij OK. Z racji, że aplikacja Bagiaga to narzędzie deweloperskie, to zalecam dla pewności zrobić kopię zapasową. Teraz w aplikacji Bagiaga kliknij w ikonkę strzałki w górę i tutaj na dole znajdują się wszystkie rzeczy, które są zainstalowane na Twoim zegarku, czyli jakieś moduły, aplikacje i inne ważne pliki systemowe. Teraz widzisz zrobioną przeze mnie listę aplikacji, które możesz wyłączyć, czyli nazwa aplikacji, ikona tej aplikacji oraz systemowa nazwa tej aplikacji. Więc jeżeli chcesz wyłączyć na przykład Samsung Health Monitor, to w lupce na górze przepisujesz jakąś część z końca nazwy tej aplikacji. Ja wpisałem monitor. I niżej. Teraz możesz zauważyć dokładną nazwę systemową aplikacji Samsung Health Monitor. Następnie przejdź do opcji, klikając w trzy kropki i teraz jak wybierzesz opcję Disable, to po chwili zauważysz, że aplikacja znikła z Twojego zegarka. I teraz wyłączę kolejną, na przykład Samsung Pay. Wpisuję Pay. Pokazał mi się plik i w nazwie można zauważyć Samsung Pay. Klikam w trzy kropki, wybieram opcję Disable i aplikacja Samsung Pay również po chwili znika. Natomiast jak będę chciał daną aplikację włączyć z powrotem, na przykład Samsung Health Monitor, to wyszukuję tę aplikację tak jak wcześniej wpisując monitor, pojawia mi się nazwa systemowa, klikam w trzy kropki, ale tym razem wybieram opcję Enable i po chwili aplikacja Samsung Health Monitor pojawia się z powrotem na zegarku, więc zauważ, że my tych aplikacji nie usuwamy, a jedynie wyłączamy, więc w każdym momencie możemy je ponownie włączyć. Jak już sobie wszystko powyłączasz, to na sam koniec na zegarku wróć jeszcze do opcji programisty, wyłącz debugowanie przez Wi-Fi oraz debugowanie ADB, i nie zapomnij również włączyć Bluetooth na swoim zegarku. No dobra, już wiesz jak usunąć apkę z zegarka, ale ten sposób może przydać Ci się również po obejrzeniu tego filmu, w którym pokazałem jak uruchomić EKG na Galaxy Watch, gdy sparowany jest z innym smartfonem niż Samsung. A teraz do usłyszenia w następnym materiale. Mówił Bartosz. Cześć!